No to mamy taki przykład. 9601 odjąć 8023. Jak tylko spojrzymy na jedności, żeby zacząć odejmować, od razu widać, że mamy problem, że ta trójka jest większa od tej jedynki. I to samo jest na miejscu dziesiątek. Ta dwójka jest większa od tego zera. No to pożyczmy coś, żeby dało się to wszystko swobodnie odejmować. Powiem Wam, jak ja bym to zrobił. Pobiegłbym od jedności w lewo aż do pozycji, która ma nam coś do zaoferowania, od której możemy coś pożyczyć to 0 na pozycji dziesiątek nie może nam nic pożyczyć. No to pobiegnijmy jeszcze dalej i sprawdźmy co jest na pozycji setek. Setki mają w sobie nieskończoność obfitości. Możemy więc z pozycji setek pożyczyć, żeby dodać do pozycji dziesiątek i do pozycji jedności. Ta szóstka tutaj reprezentuje 6 setek, czyli 600. Możemy z tego pożyczyć jedną setkę, zostanie 5 setek i dodać tę jedną setkę do pozycji dziesiątek. Jeżeli chcemy setkę dodać do pozycji dziesiątek, to mam do was Pytanie, jak powinienem przedstawić setkę na pozycji dziesiątek? Mamy w dziesiątkach 0 dziesiątek i chcemy do tego zera dodać jedną setkę. Musimy setkę policzyć w dziesiątkach. Jedna setka, ile to dziesiątek? Setka to to samo co 10 dziesiątek. Setka licząc w dziesiątkach to 10. No to dodajemy 0 dziesiątek dodać 10 dziesiątek to razem 10 dziesiątek. Chwila, co tu się wyrabia? Zabraliśmy w setkach jedną setkę z sześciu i zostało nam 5. Okej, okay. ale jak to zero stało się dziesiątką? Dlaczego nie stało się setką, którą pożyczyliśmy od szóstki? Pamiętajcie, że to 10 dziesiątek, które ciągle reprezentuje tę samą setkę. Nie możemy zmieniać wartości liczby 9601. Odejmujemy setkę i jednocześnie dodajemy setkę. Ale na pozycji setek, setkę reprezentuje jedynka. A na pozycji dziesiątek, setkę reprezentuje dziesiątka. 100 to 10 dziesiątek. Przed pożyczeniem nasza górna liczba to było 9000, dodać 600, dodać 1. Po pożyczeniu jest to 9000, dodać 500, dodać 10 dziesiątek, czyli 100, dodać 1. Wartość liczby 9601 nie zmieniła się. Jeszcze z tym pożyczaniem nie skończyliśmy, bo na pozycji jedności ciągle mamy na dole większą liczbę. Na pozycji dziesiątek mamy już więcej niż poprzednio i możemy z dziesiątek pożyczyć coś i dodać do pozycji jedności bierzemy z tych dziesięciu dziesiątek jedną, zostanie nam 9 dziesiątek, czyli 90 i możemy tę pożyczoną dziesiątkę dodać do jedności. No to zróbmy to. Dziesiątka i jedynka, która cały czas na nas czeka, to razem 11. I możemy teraz spokojnie odejmować. 11 odjąć 3 równa się 8. 9 odjąć 2, czyli tak naprawdę 90 odjąć 20 równa się 70, co na miejscu dziesiątek zapisujemy przy pomocy liczby 7. 5 setek odjąć 0 setek równa się 5 setek, to na pozycji setek opisujemy liczbą. 9000 odjąć 8000 równa się 1000. No i zrobione. Żeby było to wszystko zupełnie jasne, zrobimy to zadanie jeszcze raz, ale rozpisując te liczby na części. Najpierw liczba z góry. 9000 dodać 600, dodać 0, dziesiątek, dodać 1. Druga liczba, ta, którą odejmujemy, to 8000, dalej odejmujemy 0, setek, dalej odejmujemy. Dwie dziesiątki, czyli 20, i odejmujemy na koniec trzy jedności. Przepisałem te liczby trochę inaczej, i pożyczanie powinno teraz być bardziej oczywiste. No i zrobimy dokładnie to samo. Zaczniemy od jedności, ale jak tu odjąć trójkę od jedynki? Albo 20 od zera? Mamy za to o wiele więcej niż potrzebujemy na pozycji setek. Możemy więc odjąć z tych 600 jedną setkę. Zostanie nam na pozycji setek 500, i możemy tę jedną setkę dodać do pozycji dziesiątek. I na pozycji dziesiątek będziemy mieli 100. Zauważcie, że wartość tej liczby nie zmieniła się. 9000 dodać 500, dodać 100, dodać 1 to tyle samo co 9000 dodać 600, dodać 1. Poprzesuwaliśmy tylko pewne wartości z jednych pozycji na inne. W tej rozpisanej liczbie wyraźnie pojawia się nam całe 100, ale jeżeli spojrzymy na skrócony zapis, to tę setkę reprezentuje dziesiątka. Dziesiątka na pozycji dziesiątek to 10 dziesiątek, czyli 100. Jeszcze z tym pożyczaniem nie skończyliśmy, bo jeszcze chcemy przenieść jakąś ilość do pozycji jedności. Z pozycji dziesiątek możemy zabrać dychę, wtedy zostanie nam z tej setki 90 i przesunąć ją na pozycję jedności. Będziemy mieli w jednościach 10 dodać 1, czyli 11. Zauważcie, że to samo pożyczanie, które robiłem wcześniej w tej skróconej formie, zrobiliśmy tutaj. Tyle, że są to dwa różne sposoby zapisu, ale są to te same liczby. T500 reprezentowane jest przez t piątkę na pozycji setek, T90. Jest reprezentowane przez dziewiątkę na pozycji dziesiątek. Bez względu na to, jak zapiszemy i rozpiszemy te liczby, po zakończeniu pożyczania możemy spokojnie wykonać odejmowanie. 11 odjąć 3 równa się 8, 90 odjąć 20 równa się 70, 500 odjąć 0 równa się 500, 9000 odjąć 8000 równa się 1000. No i otrzymaliśmy w wyniku dokładnie to samo, bo 1000 dodać 500, dodać 70, dodać 8 równa się 1578. Opowiadał Krzysztof Kwiecień zabawna nauka.pl